Nasza szanowna KMP w Jaworznie bardzo się cieszy ze zdobyczy, czyli z moich nagrań. Z mojego rejestratora się będzie bardzo cieszyć i z zegarka się będzie bardzo cieszyć nagrywającego, bo na rejestratorze nie usunąłem nagrań z 2 czy 3 miesięcy. Policjanci sobie posłuchają tych materiałów, które prezentuję na YouTube, bo to tak jest, ten rejestrator, bo teraz jest z nowego, tak? Tym nowym się nagrywa. To oprócz materiałów publikowanych będzie jeszcze kupa niepublikowanych. No, po prostu nie zmieściły się antenowo. Chciałbym chyba umieszczać 2 materiały dziennie, to wiecie, to ja wam specjalnie robię takie trochę dłuższe przerwy, a w tym czasie nagrywam sobie materiały na bieżąco. Co sobie przypomnę, to sobie nagrywam, tak? Także oprócz tego, że tam jest z policjantami i innymi, to też macie, policjanci, materiały naukowe tam sobie możecie zobaczyć. Też są niepublikowane, ja wam kiedyś upublicznię. Tylko, że wiecie, te rzeczy dzieją się tak szybko, że po pewnym czasie te materiały stają się archiwalne, ale ciągle aktywne. Ciągle mogę je upublicznić, bo oczywiście ja te materiały mam. I teraz jestem bardzo ciekawy, jak policjanci to robią, bo oni powiedzą, że oni tych materiałów mi nie ruszają. Nie. Ich interesuje tylko materiał jeden dowodowy, proszę bardzo, a cały rejestrator dajemy. Tylko, że oni sobie skopiowali wszyściusieńko, co chcieli i teraz mają materiały i bardzo dobrze. Mają tam około chyba 30 czy ze 40 może materiałów niż jest na YouTube. Pomyślcie sobie, no, są bogatsi o jakieś 30 do 40 materiałów, których wy nie słyszeliście na YouTubie. Proszę bardzo. Powinni być bardziej zadowoleni, bo jak ja bym wam wrzucił te materiały, to chyba byście byli zadowoleni, bo pod tymi materiałami jesteście zadowoleni. No to tak sobie pomyślałem, że ktoś musi to analizować. I teraz pytanie, ile osób będzie to analizowało? Bo nie muszą każdy materiał analizować, czy czasem tam coś nie powiedziałem, czy czasem coś nie można wykorzystać negatywnie, nie pozytywnie. Także wiecie, o, jaki wspaniały materiał, obejrzę sobie jeszcze raz. O, tu jeszcze jest fajne, to sobie to może obejrzę. No to tak wy oglądacie, tak? To zobaczcie, z jaką wy energią to robicie, jak oglądacie mój materiał, a teraz siada policjant, który ma wyłapywać na mnie haki. To z jaką energią on siada? I teraz tak, pytanie, czy będzie się zajmował całym materiałem jeden policjant i ile czasu im to zajmie, bo potem oni muszą notatki robić z każdego materiału, tak? To są tylko pliki dźwiękowe, więc ten, który chciałby mieć całość, to on potrzebuje notatkę z każdego materiału. Więc sobie pomyślcie, że jest jeden materiał dźwiękowy i policjant musi siedzieć i zapisywać, co referent teraz mówi, o czym mówi, o czym jest ten plik, a ten plik jest o czym. Tak, no to ja mówię, no tutaj będzie siedział policjant i będzie nazywał te pliki. Będzie opowiadał sensownie, bo to chyba nie prawdę, tylko prawdę musi pisać. Pytanie, co tam pisze. Na tym pliku nic nie znaleziono. Na tym też nic nie znaleziono. Chyba takie informacje. Tam powinny być informacje. Tutaj Rafał mówił sensownie o. Tutaj sensownie o. Tutaj sensownie o. Proszę bardzo, a tutaj Rafała mamy. Mamy na niego haka. Co Rafał powiedział? Tak, i teraz my sobie to wykorzystamy. Tak jest. Będziemy mieć lepszy wgląd w Rafała. Będziemy mieć bardziej Rafała zrozumianego, tak? Bardziej Rafała na tacy chyba, tak? A tu się okaże, że tak naprawdę pomyślcie sobie, że nawet jeżeli negatywny, dasz mu taką pracę, bo ja równie dobrze mógłbym sobie zatrudnić takiego policjanta i też mu powiedzieć, słuchaj, tu jest mój kanał i tak, twoim zadaniem jest siedzieć i robić notatki, co tam mówiłem, potem cię sprawdzę. I taki policjant, słuchajcie, no tak to robią, no tak to robią, no to sobie pomyślcie, że taki negatywny, jak mnie słucha, to on, no bo to jest policjant, on tego nic nie rozumie, tak? Bo jakby zrozumiał, to by przestał pisać po pewnym czasie słuchania tego i powiedział, ho, 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 ja się przyłączę do Rafała, a nie tutaj. Właśnie. I wtedy, jak ja bym był takim policjantem przekręconym, to bym zaczął pisać notatki. Tutaj Rafał właśnie napisał sensownie o tym. Tutaj Rafał sensownie, tu Rafał. Co materiał, to nie widzę powodu oskarżania tego człowieka, wprost przeciwnie. Widzę, że tutaj trzeba na przykład inwestować w takiego człowieka. O. Jego umysł, bardzo dobrze, na przykład serce i ciało, tak jest, komplecik, no właśnie, więc rekomenduję tutaj nie do karania, nie do wprowadzenia w środowisko przestępczej przemocy, pamiętajcie, bo to jest tak, że oni chcą zamknąć mój umysł, bo moje ciało nie wyrządza tutaj żadnych krzywd nikomu, a to nikomu. Moje ciało jest zrelaksowane, jeżeli ja rozmawiam z kimś. Ja nie tworzę napięcia w ciele, pięści mi się nie zaciskają, takich rzeczy ja nie mam. Nie mam takich nawet początków niepokojów. O,
obaw, a potem strach. No a to wiadomo, że ze strachu też cała agresja jest. Także ja nie mam takiego czegoś już, widzicie, jak fajnie, bo patrzycie, wy też nie będziecie mieć, a ten, który mówi szukaj i ma polecenie szukać haków, no to tak jak pies gończy dosłownie. Masz wąchaj i olej, wszystko inne ma być wywąchane już. No to kim jest ten wąchacz moich materiałów właśnie, widzicie? Ja mówię, tutaj te materiały powinny przekręcić tego człowieka, który ogląda te materiały. Pomyślcie sobie, 30 materiałów się naogląda taki człowiek, albo 50, ale u mnie jest chyba około 300, nie wiem ile tam jest tych filmów na ten moment. W każdym razie pamiętajcie, że policjanci to też ludzie. Też muszą wiedzieć, w którym momencie ustąpić i też muszą wiedzieć, komu to robią, bo też mógłbym być papieżem albo księdzem, albo kimś takim, kto mówi naprawdę fajne rzeczy do ludzi, bo ja myślę, że do was to fajne rzeczy mówię. No innym słowy, jak mi się podoba słuchać, o, to też mi się podoba publikować. Jak mówię, te materiały na policji, to jak nawet by mnie oskarżali, że coś, to ja powiedziałem, a mi się dobrze słucha przecież tego, no bo to mi się dobrze słucha, naprawdę. Drodzy policjanci, nie ma haków w moich materiałach niestety. No cóż ja poradzę? No cóż ja poradzę, a tak naprawdę kolejna rzecz to też mógł być mój jedyny magazyn danych. Czyli ja sobie też mogłem przygotowywać materiały, dobra, i mówię tak, o, tutaj sobie mam ochotę opublikować. To jest moje hobby, moje zajęcie, moje, a tu się okazało, że ktoś się to zabiera. Całość. A zaraz, ale ja bym sobie chciał popublikować. To może bym sobie posklejał te materiały jakoś, coś. A oni mówią, że policja jest teraz ważniejsza. Właściwie nie obchodzą nas twoje materiały, bo nas interesuje jeden materiał. To jest absurd, widzicie? Dlatego tutaj też nie możemy sobie pozwolić na takie rzeczy, żeby sobie policja robiła z nami takie rzeczy, że oni mają takie prawo, no więc stosują takie prawo. Wybrali najgorszą możliwą ścieżkę. Najgorsze możliwe wyjście wybrali z tej sytuacji, jeżeli mają utrzymywać, że te nagrania moje ich nie interesowały wcale, a to wcale tak naprawdę, bo równie dobrze, słuchajcie, mogła być też taka prawda, że ja jestem po prostu nieznany dla policji. Policja mówi, proszę dodaj ten sprzęt, bo nas ten jeden materiał obchodzi. No i faktycznie, zbieram sobie materiał i tyle. Co kogo obchodzą inne materiały, a u mnie było widzicie odwrotnie. U mnie nie obchodził ich ten jeden materiał, tylko ich obchodziło wszystko inne. Tak jest. Policjanci z Jaworzyna wpadli. Ja takie rzeczy widzę po prostu. Tutaj wam się nie sklejają te historie. Legenda wam się nie skleja, proszę państwa, że wy jesteście tacy prawi, sprawiedliwi i zastosowaliście to w dobrej wierze, w etyce, wyrządzając, wy w ogóle nie powinniście wyrządzać szkód, pamiętajcie. A to, że ja nie mogę pracować na swoim materiale, sami pomyślcie, ograniczacie mi wolność i twórczość, tak, bo ja przez chwilę stanąłem w twórczości. Ja sobie chciałem ponagrywać materiały, a tutaj nie mam sprzętu, patrzę. Bo sami pomyślcie, co się dzieje, jeżeli ja lubię takie rzeczy nagrywać i uważam, że na świeżo najlepiej. Wracam do domu, mówię, nagram sobie szybciutko na świeżo, co pamiętam, mówię, bo jutro, pojutrze to już, to sami wiecie. Się okazuje, że w domu nie mam nic do nagrywania. I co teraz, proszę państwa? Policjanci mówią, właściwie to było wszystko w porządku, panie Rafale. Pan Rafał mówi, że to nie jest w porządku, bo ja bym teraz nagrywał, miał materiał na świeżo i w ogóle. A poza tym miałbym też materiał dźwiękowy i obraz z tego dnia, jakbym wrócił do domu, bo mógłbym, widzicie, oni sobie zostawili plik, a ja bym sobie wziął wszystko. To jest najgorsza jakość usług. To jest, można powiedzieć, najgorszy możliwy przypadek. No, najgorszy to jeszcze jakby mnie pobili. O, tak. Z ukrycia, o właśnie. Tak, jakbym z ukrycia jeszcze gdzieś dostał strzała, to by był najgorszy możliwy przypadek, ale tak. Oczywiście policjanci już się w porządku zachowują wobec mnie do tego momentu oczywiście. No, zawsze będę wam mówił jak jest. Na razie mówię tak, że od pewnego momentu policjanci naprawdę w pożądalu się zachowujecie i Straż Miejska też. Zwyczajnie nie ma nacisku siłowego z waszej strony. To jest fajne. Nie robicie nic na siłę wobec mojej osoby. Pamiętajcie, że ja jestem pozytywny, a wy robicie na siłę, to coś nie jest tak z wami, że musicie to robić. Nie musicie tego robić. Zwyczajnie wiecie, że coś jest nie tak. O, zawsze to można załatwić. Na siłę to jest najgorszy możliwy przypadek, żeby człowiek do człowieka podszedł, a potem na siłę.
jeden z nich i nazwać to prawością i sprawiedliwością. Nie, ten, kto działa na siłę, to nie jest wyraz prawości i uczciwości, proszę Państwa. Na siłę nie jest wyrazem prawości i uczciwości. No, także tutaj przy mnie jesteście fajniejsi, bo włączyło Wam się więcej prawości i uczciwości, tak, bo nie na siłę. Czasami sobie odchodzicie od słowa do słowa, wiadomo, kto jest z Wami. Możecie być niezadowoleni z tego, co ja mówię, w porządku. Ale nie ma na siłę, wiecie, to jest ważne. No to jakby tak zostało do samego końca, to by było bardzo miło, wiecie. No, jest mi to obce. No, jest mi to obce. Kto by tak chciał na siłę? A potem będziecie się musieli słuchać w wielu odcinkach o tym samym, jak to robiliście na siłę, jak to niepotrzebnie, jak to coś. I będą imiona, i będą nazwiska. No to po co? Po co? Po co? Widzicie? No, to najlepiej jak podchodzicie do mnie, to pogadamy i sobie idźcie. No bo cóż do mnie możecie mieć? Cóż do mnie możecie mieć? Ja mam wiedzę po prostu. O. Wy myślicie, że macie wiedzę. To jest ta różnica. No właśnie. Rozmawiam z waszymi sercami bardziej niż z waszymi umysłami. O to chodzi, no nie? I dlatego przestajecie ruszać waszymi ciałami. Tak. No. No tak, naprawdę. Naprawdę, bo jak ja bym mówił do waszych umysłów, kto wie, to tutaj ja nawet mógłbym, jakbym tylko umysłem do waszego umysłu i umysł do umysłu, umysł do umysłu, to ja na was wydam mnie i ho, ho, ho. I wsłownie by to było agresywnie i w ogóle ja bym był, no, wiecie o co chodzi. Wiecie, jak wyglądają ludzie, którzy wpadają czasami w negatywność, w szał, złość i nienawiść. No to jest to dla mnie zupełnie obce. Gdzie? Bo to jest tak, że jak człowiek zaczyna być odpowiedzialny, to nie ocenia. O, sytuacji, czyli właściwie ja wam wybaczam na ten moment, szanowni policjanci, bo ja czuję do was urazę. No. Nie. Taki etap rozwoju, no to jest tak, jakbyś miał dwie kulki, jedna czarna, a druga biała. W tej sytuacji określ sobie energię tej białej i określ sobie energię tej czarnej. Bo ta czarna mówi teraz, że będziemy grać w grę, że ja na siłę będę. No, czyli tak ci zrobię i tak ci zrobię. Sobie zobacz, to w pewnym etapie zrobi naprawdę na siłę, a w pewnym momencie ta czerń zaczyna być coraz bledsza, bielsza, 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 aż ta czerń wreszcie odejdzie i też będzie biała. Więc białe potem spotka się z białym, tak jest. Z was odchodzi taka czerń. W ogóle z całego społeczeństwa odchodzi czerń. Możecie sobie pozwolić na większe odejście tej czerni, tej negatywności, tego bagażu, tych obowiązków, które mówicie, że musicie. Wcale nie musicie. To jest na siłę, pamiętajcie. Te rozkazy też sami rozumiecie, że to jest na siłę. Ale od jednego policjanta słyszałem, że najgorsze to są rozkazy. Tak, bo czasami widzicie bezsens tego, co robicie. No. Nie wiem, jak z kryminalnej, czy jak się dowiedzieli, że robią akcję na mnie, to się ucieszyli. Hurra! Bo to jest tak samo jak Top Gun, czy coś, że oni robią spotkanie i omawiają kto co jak, kto jakie role przyjmuje, jaką akcję robimy i co potrzebujemy i kiedy wychodzimy, ble, ble, ble. Plan A. Policjanci zawsze sobie robią plan A, bo policjanci nie robią sobie planu A i planu B, bo plan A zawsze im wychodzi. Chyba, że ktoś im ucieknie, to wtedy się automatycznie kontynuuje pościg, bo nie wyszedł plan A. No. Sami pomyślcie, że na takich odprawach, jeżeli policjanci nie mają planu B i C, tylko A, to jest właśnie taki rodzaj na siłę. Musi być już. Jedyna słuszna metodologia. Czyli musimy to zrobić już. O. A to nie ma takiego czegoś, na przykład, słuchajcie, tutaj jeszcze musimy wziąć pod uwagę, co będzie, jak pan Rafał będzie z nami rozmawiał i będzie przy nim adwokat. No właśnie, wpadlibyście. A tu jeden z moich kolegów pokazuje wam legitę i mówi, tutaj adwokatem jestem, ha, 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 po cywilu. Wy też po cywilu, to ja też po cywilu. Więc pamiętajcie, szanowni policjanci, mogę na akcję wziąć adwokata tajnego, który wyglądał jak taki zwykły obywatel, będzie czekał na policjantów, tak. Czyli właściwie na wasze imiona i nazwiska taki adwokat będzie czekał. Czyli po coście przyszli w ogóle? Bo też może być też tak, że taki adwokat, jak się przysłucha dobrze, jak zaczniecie, wiecie, jak się już wypowiecie, zaczniecie już na siłę, to adwokat mówi, przepraszam bardzo, ale ja tu jestem adwokatem pana Rafała, przysłuchiwałem się i teraz moja kolej, kolego, bo teraz mówi adwokat, więc nawet jakbyście chcieli mi już porywać, to adwokat wam może powiedzieć stop, może, bo jakbyście kontynuowali, to tak naprawdę ja nie mam teraz żadnej obrony, nic, 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 nic. To tylko wy, 100% wy teraz, tak? Adwokat potem, proszę pana, najpierw Rafała obrobimy, a potem adwokat. Kiedy? Adwokat potem, potem, potem. A dlaczego nie teraz? Bo potem, no to tak nie można. To nawet jak ktoś podejdzie do was i powie, że jest adwokat, to musicie to uszanować, bo nie wszyscy adwokaci muszą mieć przy sobie papiery, a w waszych komputerach tego nie ma. Także,
Ja tu mogę mieć każdego adwokata i wy to musicie uszanować, proszę państwa. Jak adwokat poprosi o papiery i spisujemy, to macie to robić na miejscu. Bo mój klient nie życzy sobie jeździć z wami. Widzicie, policjanci? Popatrzcie się, że jakie ryzyko ponosicie, jeżeli mnie jeszcze kiedykolwiek zatrzymacie. Pamiętajcie, że mecenas też se może nagrywać, więc wy se możecie wyjść z materiałami, ale nie możecie wziąć od mecenasa materiałów, a ja też mogę przekazać mecenasowi wszystkie materiały. Nie możecie wziąć od mecenasa, bo mecenas powie na piśmie kolego. Albo to zabezpieczamy do koperty specjalnej i teraz dopiero się bawimy, żeby tutaj nikt tego nie dotykał. No właśnie. A koszty niestety będziecie musieli zapłacić za przetrzymywanie mojego klienta. Tak jest. Drodzy policjanci, zważka, jak to mówią. Ja naprawdę mam dużo pomysłów. To nie ma znaczenia, czy jestem na wolności, czy ja jestem w zamknięciu, czy jestem gdzieś. No nie, już. No. Sami pomyślcie nad następną akcją. Czy pojawią się jakieś nowe imiona i nazwiska, proszę państwa? Czy chcecie sobie to robić, tak naprawdę, drodzy policjanci? Bo robicie to sobie. Jeszcze panu Jackowi z prokuratury i jeszcze temu sędziemu to robicie. Automatycznie zostajecie świadkami w sprawie. Nawet będę pytał, czy jest wina, co to jest obowiązek, bo wszyscy byliście obowiązkowi. I pierwsze pytanie do policjanta świadka. Czy pamięta, tak? Czy wtedy był pan obowiązkowy? Tak, co to znaczy? No i właśnie. To jakiś świadek, kolego. Widzisz? No. Wy policjanci nawet świadkami nie możecie zostać u mnie takimi prawdomównymi, bo... Jaka prawda jest obowiązku? To jak nie wiesz, co to jest, nie możesz zostać świadkiem. Wy nawet nie możecie mnie oskarżać, jeżeli nie wiecie, co to jest obowiązek, bo podczas oskarżania to jest obowiązek. Dopóki nie dacie mi obowiązku na stół wyjaśnionego w zestawieniu do mojego obowiązku, a macie wybrać sensownie, to do tej pory sami widzicie, że nie możecie mi nic zrobić tak naprawdę nikomu. Nikomu. Już. Na definicji padliście, moi policjanci. Do reszty mówię, że... Wykorzystajcie ten obowiązek, należycie, proszę.